Cześć, tu Kasia. Dzisiaj kolejny filmik o emocjach. Dlaczego spychamy emocje? Jakie negatywne rzeczy wpływają na nas i kształtują nasze myślenie i nasze zdrowie emocjonalne? Jedną z rzeczy, która jest naprawdę bardzo ważna, jest zrozumienie tego, kiedy zaczynamy mieć kłopoty z naszymi relacjami. I właściwie są to trzy takie rzeczy. Przede wszystkim uciekamy od waszych emocji. To jest strasznie istotne, bo dzisiaj mówi się, że większość zaburzeń psychiatrycznych to jest ucieczka przed jakimiś rzeczami. Zaraz powiem, skąd one się wzięły. Dwa, niezrozumienie własnych emocji, to jest druga taka przyczyna, tak? I trzecia to jest, gdy tracimy nad nimi kontrolę. To jest bardzo też interesujące, bo każdy z nas kiedyś widział jakiś taki właśnie wybuch histerii, czy też wybuch złości. Niektórzy ludzie, na przykład, gdy żyją w toksycznych relacjach, ciągle żyją z takimi ludźmi, którzy nie kontrolują swoich zachowań, czyli też nie kontrolują swoich emocji, nie? Dlatego mamy DDA i te inne terapie. Dzieci bardzo łatwo wyrażają swoje emocje, prawda? Jak się cieszą, to się cieszą, nie? Mówi, że dziecko śmiecha się tam 120, śmieje się powyżej 100 razy dziennie, podczas gdy dorośli tylko paręnaście razy dziennie. Dzieci łatwo wyrażają swoje emocje, nie? Jedno z moich dzieci, na przykład, gdy było niezadowolone, rzucało się na ziemię i waliło głową, nie? Więc ja byłam w szoku. Całe szczęście, że nie było to moje pierwsze dziecko, tylko któreś, bo inaczej po prostu chyba bym jako matka bym chyba zwariowała. Ale to były bardzo silne emocje, ponieważ jest to bardzo silnie emocjonalna osoba i w ogóle bardzo silna osoba. Natomiast z czasem udało się nam te ataki takiego naprawdę z takiej wściekłości, z różnych powodów, przekierować na inne rzeczy. I oczywiście dzisiaj już jako dobry nastolatek ta osoba nie rzuca mi się na ziemię z każdego powodu, ale tak silne były te emocje, tak silne było to niezadowolenie, prawda? I już mówiłam o tym, że mamy takie różne blokady nałożone w naszych emocjach, a z drugiej strony mamy też takie różne przekonania społeczne, nie? To już wspominałam o tym, że złość piękności szkodzi, że mężczyźni nie płaczą, że rad głupi, że oszalał. Czyli mamy takie różne przekonania, które mówią, że wyrażanie emocji jest złe. I gdy my jesteśmy na przykład wychowani w ten sposób, że dziecko się denerwuje o coś, prawda, że tam nie dostał zabawki, wpada wściekłość i mama wtedy mówi, słuchaj, ty nie możesz tak się zachowywać, nie? Bo to rani moje uczucia. I dziecko wtedy mówi, no ja nie chcę, żeby uczucia mojej mamy były ranione. I po prostu zaczyna tłumić tą złość, nie? W związku z powyższym, ponieważ przechodzi wtedy, wrzuca tą wielką siłę emocji, prawda? Bo emocje są po to, żeby informować i dawać nam siłę. Wyobraźcie sobie teraz tą złość, która jest wepchnięta do środka. I ona powoduje wtedy co? Zamieszanie emocjonalne, brak równowagi i my zaczynamy wtedy mieć problemy emocjonalne, nie umiemy właściwie ocenić pewnych rzeczy, bo to, co powinno być jakby wyrzucone, chociaż dobrze było, żeby to było w kontrolowany sposób, a to jest jakby inny temat, prawda? Nagle jest zepchnięta ta cała siła do środka. I na przykład to dziecko w wyniku tego zamieszania zaczyna płakać. I mama wtedy mówi, o, jaki ty jesteś biedny, ty płaczesz. Więc dziecko uczy się tego i my bardzo często jesteśmy uczeni tego, że nie możesz być zły, ale możesz być smutny. I niektórzy ludzie są tak źli, że ciągle są smutni, bo inaczej nie umieją wyrazić swoich emocji. Inne powody dla tłumienia emocji, na przykład mocne, jedno, pojedyncze przeżycie. Ja się spotykam z tym ciągle, że na przykład ktoś przeżył tak zwaną traumę i jest to bardzo mocno wpisane, nie? Albo no, różne rzeczy są, nie? Są wypadki samochodowe, są, nie wiem, pogryzienia przez psa, jest utrata jakaś dramatyczny sposób bliskiej osoby. I to po prostu powoduje jakby takie piętno na naszej chemii mózgu. I jeżeli my tych rzeczy, do nich nie dotrzemy, ich nie otworzymy, to możemy żyć tacy zamknięci właśnie w tych emocjach. A ktoś porównał te emocje negatywne i taką próbę tłumienia emocji, jakbyśmy próbowali zepchnąć takie balony pełne powietrza pod wodę. Zróbcie sobie ten eksperyment, to jest naprawdę szalenie trudno zrobić. I teraz, gdy my tłumimy emocje, próbujemy to zrobić, musimy bardzo dużo energii zużyć, po pierwsze, żeby to stłumić,
czyli utrzymać to, bo my się boimy, boimy się gniewu, boimy się tego, nie umiemy jakby tym właściwie zarządzać, a z drugiej strony musimy obejść to, czyli na przykład ta sytuacja, o której mówiłam z tym płaczem, że ktoś jest ciągle smutny, ale tak naprawdę jest smutny, bo jest zły. Tak naprawdę ucieka od różnych przeżyć, bo nie mógł wyrazić złości. I następną przyczyną, dla której tłumimy emocje, to jest trwanie w długotrwałym stresie. Czyli na przykład życie z toksycznymi ludźmi, życie z rodzicami, którzy się zachowują czasami jak dzieci, wcale nie są naprawdę dorośli, godni zaufania. Życie z ludźmi, którzy są uzależnieni. W związku z tym, jeżeli ciągle jesteśmy ranieni, to w pewnym momencie nie chcemy już przeżywać tego samego zranienia. Prawda? Więc po co to przeżywać w kółko i w kółko? I my wtedy robimy coś takiego, że my spychamy ten ból i to przeżywanie tego. Chcemy sobie tego zaoszczędzić, a to ciągle w nas głęboko istnieje. I z tego rodzi się takie zamknięte koło. Czyli tak, po pierwsze boimy się tych uczuć, prawda? Boimy się wyrażać gniew, bo na przykład jeżeli coś nas w dzieciństwie gniewało, była jakaś taka niesprawiedliwość w domu, i ty na przykład ktoś tam coś powiedział, ale to jest niesprawiedliwe, mamusiu, i za to dostał lanie, to nie ma przyzwolenia, prawda, na wyrażenie gniewu. I wtedy gniew narasta. I ta presja jest. I potem wystarczy jakiś element, taki trigger, czyli taki włącznik. Zazwyczaj jest to absolutne byle co. I po prostu ta wściekłość z nas wychodzi. Ja ostatnio miałam taką sytuację, że jechałam samochodem i szukałam parkingu. I rzeczywiście zwolniłam, bo po prostu szukałam parkingu. I za mną jechał taki facet, najpierw zaczął na mnie trąbić, a potem ominął mnie, wyjechał przede mnie, tak stanął takim dosyć dużym samochodem, że po prostu tak naprawdę zablokował całą ulicę. Wypadł z samochodu i podszedł do mojego samochodu i zaczął na mnie wrzeszczeć. Dodam, że nie wiem, miał 2 metry wzrostu i był dosłownie taki wielki, że no nie wiem, z 200 kilo spokojnie ważył. Więc miałam taki moment, że po prostu mówię, no po prostu zaraz mnie facet zbije. Wrzeszczał na mnie, że co ja myślę, co ja wyprawiam, że ja blokuję ulicę, a w tym samym czasie jego samochód blokował ulicę całkowicie i były już 2 strumienie samochodów, które trąbiły na niego. Więc ja jedynie co mogłam zrobić, to powiedziałam mojej córce, która była ze mną, żeby już wcześniej powiedziałam, wyjmij komórkę i filmuj to, nie? I w razie czego dam jej moją komórkę, więc dzwoń na policję, nie? I powiedziałam temu facetowi, powiedziałam, proszę pana, ja pana, przepraszam, że ja pana zajechałam, ale myślę, że pan po prostu reaguje przesadnie i ja zaraz dzwonię na policję. I powiedziałam to tak spokojnie, ale bardzo stanowczo, że facet tak jakby miał taki moment takiego, nie? Obudził się i poszedł, nie? I odjechał. I te 2 sznury samochodów po prostu się rozjechały i ja, która niby tamowałam ten ruch, po prostu gdzieś tam zaparkowałam i w ogóle nie było żadnego problemu. Czyli to są właśnie takie mechanizmy spustowe, to się nazywa w psychologii, to są takie, i to jest taki mechanizm przeniesienia, nie? Czyli nie mogę, na przykład facet przychodzi z pracy cały nerwany i krzyczy na żonę, na dzieci, bo wiadomo, że przecież nie nakrzyczy na szefa, nie? Od którego zależą jego finanse, ale gdzieś tą emocję musi z siebie wyrzucić, prawda? Gdzieś te emocje musi z siebie wyrzucić. Tak więc, gdy nie zarządzamy relacjami, gdy nie szukamy tego zdrowego balansu między dobrymi i złymi relacjami, bo tego trzeba bardzo świadomie szukać, w różnych sezonach życia to są bardzo różne rzeczy, które trzeba podjąć, to wówczas dochodzi do tego tłumienia, emocji, co w przewlekły sposób prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń. Prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, czyli różnego rodzaju obsesji, depresji, które także miewają takie podłoże. Dochodzi do też zmian w ciele. Dzisiaj mówi się, że jest bardzo wiele chorób psychosomatycznych, czyli na przykład ludzie mają, nawet wyrażają to w języku, mówią, a coś mi leży na żołądku, ale mi coś wlazło, nie? A ile rzeczy ja mam na głowie? To jest normalnie w naszym języku. To jest odzwierciedlenie naszego stanu emocjonalnego. I teraz, na przykład są ludzie, którzy w wyniku takich silnych emocji mają skoki ciśnienia, nie? Jeżeli się nie dotrze do tego, co się wydarzyło w naszym życiu, że my tłumimy te emocje i sobie nie radzimy z gniewem, to utrwalanie tego schematu powoduje co? No, chorobę, która się nazywa nadciśnienie. A wiadomo, że choroby serca dzisiaj
są numer jeden zgonów. Co piąty Polak umiera na choroby związane z układem krążenia. Bardzo dużo utrwalonych rzeczy jest w naszych mięśniach, w naszych postawach. Na przykład są ludzie, którzy są zgarbieni, nie? Ten stres wchodzi w nas. Są ludzie, którzy mają zaburzenia snu. Jest bardzo dużo problemów związanych z zaburzeniami emocjonalnymi, prawda? Z tym, że my nie żyjemy w tym balansie emocjonalnym. Jest bardzo dużo teraz takich różnych zespołów immunologicznych i tutaj są też bardzo różne opinie na ten temat, ale jedna z opinii takich specjalistów od medycyny tak zwanej holistycznej to jest to, że część z nich, bo oczywiście nie wszystkie, bo jest bardzo dużo czynników, które na nas wpływają, są genetyczne rzeczy, prawda? Są rzeczy, no chemia, która na nas oddziałuje, ale część z nich powstała w wyniku właśnie tego, że my te uczucia w sobie tłumimy. Na przykład taka książka teraz wyszła, Kto wyłączył mój mózg? Caroline Leaf, dr Caroline Leaf, i ona tam mówi o tym, że po prostu te traumatyczne przeżycia są po prostu w naszej mózgu wdrukowane jak białka. I to są białka, które się replikują i te białka, które się replikują, one są odpowiedzialne potem, w skrócie rzecz biorąc, sięgnijcie do tej książki, za stany zapalne w naszym organizmie. Dlatego jest ogromnie rozsądne sięgnięcie do korzeni pewnych rzeczy, dlaczego ja mam takie mechanizmy, dlaczego ja zachowuję się w ten sposób, tak? Dlatego taki przykład, gdy tłumimy złość, to my się złościmy na pewne rzeczy, mówimy na przykład w pracy jesteśmy źle traktowani, zaczynamy się złościć, nie? Zaczynamy, ale jeżeli się nie złościmy, no to wtedy jesteśmy na przykład w pracy, która nas nie satysfakcjonuje przez 20 lat, czy w związku, prawda? Bo my jesteśmy nauczeni tego, że na przykład mogę być smutny, ale nie mogę się złościć. A złość bardzo często daje nam po prostu energię do tego, żeby wyjść, powiedzieć nie dam się tak traktować, po prostu nie mogę być w takim układzie. Jeżeli na przykład też tłumimy smutek, nie? Jest smutek po utracie bardzo bliskiej osoby. Ja kiedyś znałam taką kobietę, która mając dosłownie 19 lat straciła swojego brata, który zginął w jakichś takich tragicznych okolicznościach i ona przez całe życie żyła w poczuciu tej ogromnej straty i rozpamiętywała to i opowiadała o tym i właściwie cała jej rodzina żyła w cieniu tej jej straty. Ona tak jakby zamarła w tym. Dodam, że była też bardzo schorowana i miała na przykład artretyzm, który ją potwornie wykręcał i miała takie ataki, że potrafiła w ciągu nocy wykręcić normalnie wszystkie kończyny całkowicie, a zazwyczaj jej córka mi powiedziała, działo się to wtedy, kiedy siedziała i płakała i opłakiwała tą stratę. Ona nie mogła z tego wyjść, nie mogła z tego wyjść, dlatego też smutek i żal są nam potrzebne jako bogactwo naszych przeżyć, bo jak gdy na przykład nam ktoś umrze, to my strasznie potrzebujemy tą osobę opłakać. Ale jednocześnie, gdy szukamy tego balansu, tak, i zdrowia emocjonalnego, to mówimy sobie tak, opłakuję, ale szukam przeciwwagi, czyli wychodzę do innych ludzi, nawiązuję inne relacje. Oczywiście nic nam nie zastąpi tej osoby, ale z drugiej strony z doświadczenia całej ludzkości wiemy, że żałoba mija, że czas leczy rany i my musimy pozwolić sobie na to uleczenie, a nie utknąć gdzieś tutaj po tej stronie i po prostu zamrozić się w jakimś takim stanie albo nic nie czuć. Są tacy ludzie, którzy mówią, ja żyję jak we śnie, ja nic nie czuję, prawda? Albo są ciągle tacy smutni, albo ciągle wściekli, nie? Ciągle tacy, ciągle poirytowani, ciągle tam, ciągle jest źle, ciągle jest nie tak. To świadczy o braku balansu i tutaj wyjściem jest, gdy zaczynamy zdawać sobie sprawę, co czujemy i zaczynamy zarządzać naszymi emocjami. I bardzo często, gdy dochodzi już do takiego wybuchu emocji, prawda, wybuchu tego żalu, na przykład w formie jakiejś takiej histerii, nie? Hiperwentylacji albo właśnie takiego czegoś, że ktoś kogoś pobije, nie? W wyniku złości nagromadzonej, to wtedy mamy ten taki cykl, nie? Takie zamknięte koło, z którego wydaje się, że też nie ma wyjścia, prawda? Nie ma wyjścia z zazdrości takiej chorobliwej, czy też gniewu, czy takiego właśnie ciągłego takiego żalania, albo ciągłego takiego pesymizmu, takiego ciągłego i natrętnego byciu po tej złej stronie naszych emocji, po złej stronie mocy, że tak można powiedzieć. Czyli to narasta, prawda? Narasta w nas. Potem następuje wybuch,
potem my się wstydzimy tego, jeżeli w ogóle mamy jakąś refleksję, bo część ludzi nie ma żadnej refleksji, prawda? I wtedy znowu wędrujemy do tego, że to znowu narasta, prawda? Bo nie ma po drodze tego, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego ja mam taką tendencję i co ja mogę z tym zrobić. I teraz, jak uniknąć oczywiście takich rzeczy? Mówiłam już w poprzednim filmiku o dzienniczkach uczuć, prawda? Że przede wszystkim musimy odmrozić uczucia, przede wszystkim zdać sprawę, że ja w różnych sytuacjach coś czuję. My dzisiaj tak potwornie biegniemy, że ja myślę, że mam bardzo słaby kontakt generalnie ze swoją emocjonalnością, ponieważ w każdej chwili możemy wziąć komórkę, zobaczyć jakiś filmik, a ten pisze to, a ten pisze tamto i łatwiej jest nam być gdzieś tam w tym wirtualnym świecie, niż w świecie własnych emocji. Ale gdy zaczynamy się temu przyglądać, na przykład właśnie pisząc sobie taki dziennik, który polecałam w poprzednim filmiku, no to zaczynamy nabierać świadomości, tak? Że ja czuję te rzeczy w tych sytuacjach, tutaj to rzeczywiście ja reaguję jakoś tam, a może tutaj bym potrzebował jakoś dotrzeć do tego, co się we mnie dzieje, albo może bym potrzebował pomocy. I wtedy zawsze jest taki coś, że możemy w momencie, kiedy zaczynamy coś przeżywać, zrobić taki stop, nie? Czyli aha, ja przeżywam to i to, to jest to, to jest... I zacząć nazywać to, prawda? A potem, zamiast na przykład wyżywać się na kimś, że jesteś głupi, ty, to coś tam, możemy zacząć konstruktywnie wyrażać swoje emocje. Czyli przede wszystkim wobec siebie, bo ja uważam, że przede wszystkim trzeba być dobrym dla siebie. Przede wszystkim, czyli powiedzieć, kochanie, czyli ja na przykład do siebie mówię, Kasiulku, czemu ty jesteś taki wściekły dzisiaj? I zaczynam się zastanawiać, co mnie dzisiaj wyprowadziło z równowagi, co się dzisiaj wydarzyło takiego, że ja się czuję taka naruszona, bo ja normalnie jestem przecież normalnym, fajnym człowiekiem, prawda? I zaczynam to konstruktywnie wyrażać. Aha, czyli rano się źle czułam, nie wyspałam się, potem dostałam jeden telefon, drugi telefon, miałam trudną rozmowę z jednym dzieckiem, czuję się naruszona i dlatego ja już jestem dzisiaj poirytowana. Aha, czyli co mogę dzisiaj zrobić dla siebie? No nie mam za dużo czasu, ale mogę pójść na 15 minut na spacer. I czasami te proste ruchy, które możemy zrobić na co dzień, absolutnie wystarczają, żeby mieć taką higienę emocjonalną. Czy na przykład moje dzieci, jedno z moich dzieci bardzo lubi taką spokojną muzykę, prawda? Nakłada słuchawki, kładzie się na 20 minut i słucha spokojnej muzyki. Dla niektórych ludzi muzyka poważna jest taka uspokajająca, a niektórzy lubią właśnie wesołe, pójść na zumbę, pójść potańczyć, pójść się oderwać. Słuchajcie, wszystko jest dobre, ale stosowane w taki sposób właśnie, że ja troszczę się o swoje potrzeby emocjonalne. No i następna rzecz, którą można zrobić, to można dokonywać zmian na przykład w stylu życia. Czyli jeżeli na przykład zapisujesz w swoim dzienniczku emocjonalnym, że spotkanie z Krysią zawsze Cię po prostu wybija z Twojego dobrego nastroju, zawsze, 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 to może trzeba rozważyć to, że zamiast Krysi to przyjaźnić się na przykład z Kasią, która zazwyczaj wprowadza Cię w dobry nastrój, jest bardzo fajna i może nie jest właśnie taka, nie wiem, toksyczna, negatywna, czy jakaś taka niemiła dla Ciebie, prawda? Czyli zmiana trybu życia, mówimy tutaj o odpoczynku, mówimy tutaj o sporcie, który produkuje mnóstwo endorfin, pory spania, ilość oglądanej telewizji, jakość oglądanych filmów. To wszystko oczywiście ma wpływ na nasze zdrowie emocjonalne. Oczywiście wchodzi tutaj też zmiana sposobu myślenia, czyli jeżeli byliśmy uczeni tego, że emocje w ogóle nie są ważne i ważne jest tylko to, co ty robisz i ty masz zrobić różne rzeczy nawet po własnym trupie i nikogo nic nie obchodzi, no to te filmiki na przykład pełnią rolę informacyjną, czyli twoje życie emocjonalne jest bardzo ważne i zarządzanie tym powoduje, że po prostu można łatwiej uzyskać taki pokój i żyć łatwiej w zgodzie ze sobą, co oznacza, że można więcej osiągnąć i być szczęśliwszym, być bardziej kreatywnym, produktywnym i żyć łatwiej z innymi ludźmi. No i zmiana zachowań, czyli w momencie, kiedy narastają w nas te emocje, to dajemy sobie chwilę czasu na to, żeby zweryfikować, co się dzieje. Zaczynamy pisać pamiętnik, zaczynamy rozmawiać z ludźmi i szukamy ludzi, z którymi można rozmawiać o emocjach i świadomie pewne rzeczy otwieramy i szukamy tej równowagi
Szukamy tego, aby nam się to wszystko bilansowało i podejmujemy ku temu świadome wysiłki. Jeżeli macie jakieś pytania na temat zdrowia emocjonalnego, równowagi emocjonalnej, to proszę zamieszczajcie je w komentarzach. Zachęcam do własnych poszukiwań, zachęcam do kontaktu z mądrymi ludźmi, bo jest ich naprawdę bardzo wielu wokół nas. Absolutnie nie warto siedzieć samemu z pewnymi problemami w momencie, kiedy drogą na skróty jest poszukiwanie po prostu pomocy. Do zobaczenia, łapka w górę, hej!